Zabezpieczenia, które zostały wdrożone, możemy podzielić na właściwie dwie grupy. Jedna grupa to klienci, którzy odwiedzają nasze stacje, a drudzy pracownicy. Klienci, którzy przyjeżdżają w tej chwili na stację Orlenu, mogą tankować auta pod warunkiem, że ubierają jednorazowe rękawice, a przy wejściu na stację paliw muszą ręce zdezynfekować specjalnym płynem dezynfekującym do rąk i dopiero po takim oczyszczeniu rąk mogą dokonywać wszelkich innych niezbędnych czynności na stacji, nie wiem, zapłacić za paliwo, zrobić zakupy, kupić kawę czy kupić sobie hot doga. Dodatkową rzeczą jest to, że obsługa stacji nie może dotykać kart płatniczych, kart kredytowych, kart lojalnościowych, więc klient, który płaci bezgotówkowo i zdecydował się na inne zakupy i wchodzi do stacji, a nie zapłacił sobie Orlen Payem czy dystrybutorze, sam będzie musiał wczytać zarówno karty lojalnościowe, jak i karty płatnicze, żeby w ten sposób ograniczyć absolutnie do minimum kontakt, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie najczęściej dotykamy palcami i gdzie może być przenoszony wirus. W przypadku pracowników stacji paliw, no to jak Państwo już widzieli w obrazkach, przede wszystkim są to szyby, albo prawdziwa szyba, albo plastikowa. Generalnie chodzi o to, żeby spowodować barierę oddzielającą ewentualnego potencjalnego nosiciela wirusa od osoby, która obsługuje. Przy tej ilości osób, które się przewijają przez stację każdego dnia, jest to sposób oczywisty. Tak funkcjonują zresztą wszystkie sklepy, apteki i inne instytucje. Poza tym pracownicy oczywiście ubierają rękawiczki. W przypadku, kiedy widzimy, że zdarzały się wcześniej takie wypadki, że ktoś zatankował auto i nie ubrał rękawic jednorazowych, wtedy obsługa stacji wychodzi i dezynfekuje wszystkie pistolety na wszystkich w danym stanowisku i po jednej i po drugiej stronie, żeby mieć absolutną pewność, że nie przyniesiemy wirusa za pomocą tankowania przez pistolet. I wszystkie ochrony, wszystkie środki ochrony indywidualnej, jeżeli chodzi o pracowników, są zachowane. Myślę, że w tych czasach, ale to Państwu nie trzeba mówić, ze zdwojoną starannością przykładam się do czystości, jeżeli chodzi o toalety. One są dezynfekowane praktycznie po każdej wizycie klienta na stacji. To samo dotyczy wszystkich blatów i wszystkich elementów, które są często i bardzo często dotykane przez klientów. Przede wszystkim aplikacja Orlen Pay daje nam tę możliwość, że jeżeli przyjechaliśmy na stację tylko po to, żeby kupić paliwo, to wtedy nie musimy w ogóle wchodzić do budynku stacji, tylko korzystając ze smartfona możemy zapłacić przy dystrybutorze. Na każdym dystrybutorze, także na stronie Witaj czy Orlen Pay, znajdą Państwo szczegóły, jak dokonać rejestracji i jak się tą aplikacją posługiwać, ponieważ część klientów naszych zgłaszała wątpliwości, że nie bardzo chce podawać numery kart kredytowych. Za kilka dni już i w aplikacji Orlen Pay przy pomocy Google Pay czy Apple Pay będzie można płacić właśnie tą aplikacją, która nie wymaga podawania karty kredytowej. Więc jeżeli przyjeżdżamy tylko po paliwo, to w ogóle nie wchodzimy do budynku stacji, płacimy telefonem przy dystrybutorze, faktura przychodzi do nas e-mailem i w ten sposób ograniczamy do minimum kontakty z innymi osobami. W tej chwili widzimy bardzo dużo oddolnych inicjatyw. My zdecydowaliśmy się na taką akcję po sygnałach od naszych klientów. Wielu klientów Orlenu, którzy posiadają aplikację Witaj, pisało do nas maile i pytania, czy oni mogliby punkty zgromadzone w Witaja przekazać na szpitale, na w ogóle dla środowiska medycznego, dla tych wszystkich, którzy walczą z koronawirusem. Nie zajęło to dużo czasu, bo właściwie w 3 dni umożliwiliśmy taką wymianę i teraz każdy z Państwa, kto ma ochotę przekazać określoną liczbę punktów, to są punkty przekazywane w wielkościach tysięcznych. Z karty swojej Witaj może te punkty przekazać na wszystkie te służby, które walczą z koronawirusem. Nie jest to zupełna nowość, bo pewnie Państwo pamiętacie, że takie były możliwości przy okazji ratowania sokołów czy przy innych akcjach, więc my tutaj włączamy się w to, a przede wszystkim dziękujemy klientom, którzy sami pokazali, że jest to dobra droga, że jest to dobra metoda, żeby również wspomagać tych, którzy ratują nasze zdrowie i życie.